Naszym pierwszym gościem jest Juliusz Braun, były prezes TVP, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry, panie prezesie, uszanowanie. Dzień dobry. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty. Przez twe oczy, te oczy zielone, oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask, a ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Osobiście będzie mi, panie prezesie, bardzo brakowało tej wysokiej twórczości, tej wysokiej kultury, gdyby zabrakło, a państwo muszą się dowiedzieć. Artysta, który podpisuje się pod tym niezwykłym wierszem, nazywa się Zenek. Brakowałoby mi, panie prezesie, gdyby ta wysoka kultura zniknęła teraz z anten Telewizji Polskiej. I tak będę wspominał i tak będę kojarzył Jacka Kurskiego. A pan? No, po pierwsze, myślę, że nie zniknie niestety. Ale Jacka Kurskiego zapewne wiele osób będzie kojarzyć ze sprawą Zenka i Sławomira, bo to było dla niego takie znaki firmowe. Natomiast no on sam uważa, co zresztą napisał, że gdyby ktoś przypadkiem tego jeszcze nie wiedział, no, że jest autorem największego sukcesu w dziejach, w ogóle w dziejach Polski prawie, a nie tylko telewizji, zbudował coś wielkiego. No i teraz no, dziwaczny był jego wpis na Twitterze, że odszedł, bo partia mu kazała odejść i wobec tego z jego w porozumieniu z nim partia mu to kazała. No i on teraz odchodzi u szczytu potęgi, właśnie mamy to napisane. Tak, to jest w ogóle, niebywała giętkość języka polskiego. Bardzo sobie cenię, że prezes Telewizji Polskiej używa języka polskiego w tak elastyczny, tak to ujmę, sposób. Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego w porozumieniu ze mną przestałem być prezesem TVP. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania. Telewizja, której oddałem 7 ostatnich lat, jest dziś u szczytu potęgi. Wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję widzom i ludziom TVP. Tak napisał Jacek. No więc po pierwsze, to jest politycznie znaczące, bo prezes Kurski, ale także rzecznik rządu potwierdzili oficjalnie, że traktują Telewizję Polską nie jako telewizję publiczną, ale jako po prostu narzędzie partyjne. Partia mnie postawiła, partia mnie zdjęła, będę nadal realizował partyjne zadania. A o tym, że to jakieś niezależne media, nie, no to w ogóle Kurski tego nigdy nie traktował poważnie, a teraz to oficjalnie powiedział. W pewnym sensie można powiedzieć, że telewizja Kurskiego była samodzielna, nie tyle niezależna, samodzielna, bo on sam układał, kto w PiS-ie, bo tylko w PiS-ie, zasługuje na poparcie, kto nie zasługuje. Prezydent mu się nie podobał, to go nie pokazywał. Premier mu się nie podobał, to go nie pokazywał, a potem przywracał go z powrotem na antenę. Jedna osoba Kurskiemu się podobała zawsze. To był Jacek Kurski. On występował na antenie i zawsze był tym najlepszym. I teraz no, mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy w pytaniu na śniadanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego znowu z wiekopomnym wywiadem, bo jak ktoś żartobliwie na Twitterze napisał, oto Jacek Kurski przepisał TVP na żonę i żona pana prezesa będzie teraz szefową pytania na śniadanie, to byłby fantastyczny pierwszy gość Jarosław Kaczyński. No nie, no chyba, że z powodu żony. On powinien być gościem w swoim mniemaniu pierwszego newsa wiadomości, że oto prezes dotychczasowy telewizji Jacek Kurski obejmuje funkcję premiera albo prezydenta. O, to by go, myślę, satysfakcjonowało. No a wstawać rano do pytania na śniadanie? Nie. No tak, rzeczywiście. To można by nagrać wcześniej i odtwarzać może o poranku. Radosław Fogiel, rzecznik PiS-u.
W istocie napisał tak na Twitterze: zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed Kurskim nowe zadania. A jakie, jak pan sądzi? Nie wiem. Nic mnie nie zdziwi. Więc satysfakcjonujące Kurskiego, który z megalomanii słynie, no byłoby, tak jak już powiedziałem, stanowisko prezydenta, premiera, może prymasa Polski ewentualnie. Natomiast gdzie go partia postawi i on to przyjmie, nie wiem. No na pewno będzie to związane z propagandą. No, ministerstwo propagandy w Polsce istniało w początkach komunizmu, kiedy trzeba było się rozprawić definitywnie z wszelką opozycją, więc nie sądzę, żeby utworzono ministerstwo propagandy, informacji i propagandy. Ale czymś takim może Kurski byłby zainteresowany. Wtedy jeszcze nie było telewizji, jak było ministerstwo informacji i propagandy, ale wtedy właśnie temu ministrowi podlegało radio, cała prasa, wszystko podlegało temu ministrowi, więc może taki minister w randze wicepremiera, no to mógłby zadowolić prezesa Kurskiego. Oczywiście wtedy prezes telewizji byłby jego de facto podwładnym. Jeszcze wracając moment do tego tweeta, charakterystyczne, że on w ogóle zignorował istnienie Rady Mediów Narodowych, która go formalnie odwołała, zresztą już po raz trzeci, a potem zawsze przywracała. Po prostu partia postanowiła, że on odchodzi. A ta jakaś tam Rada Mediów, nie, to śmieszne. A jak pan się wczoraj dowiedział, był pan mocno zaskoczony, bo niektórzy mówią, nawet Jacek Kurski był zdziwiony był. Że... No, ja myślę, że ja byłem zaskoczony, tak. Jacek Kurski myślę, że też był zaskoczony, bo ta reżyseria sytuacji, kiedy on na chwilę przerywa rozmowę, w której opowiada godzinę o tym, o swoich sukcesach i dalszych planach na jeszcze większe sukcesy, i na chwilę przerywa rozmowę, żeby przejść z gabinetu do samochodu i z samochodu kontynuować tą autopromocję, i nagle w tej krótkiej przerwie Rada Mediów Narodowych głosuje, że on już nie jest prezesem. Także jak zszedł do samochodu, to już nie było połączenia, bo mógł tylko się dowiedzieć, że nie jest prezesem. No to jest też zdumiewająca formuła. Ech te covidowe czasy tych zdalnych połączeń, nie wszystkim to, jak się okazuje, wychodzi na zdrowie. Adam Bielan przed chwilą był gościem mojego szanownego kolegi Michała Wróblewskiego. Pan poseł był łaskaw zauważyć nihilnowi. Nigdy prezesi TVP nie byli apolityczni, na przykład Juliusz Braun. Padło takie nazwisko przed momentem, więc kompletnie nic nowego. Każda władza ma tam swojego człowieka. No nie, ja oczywiście byłem posłem jeszcze Unii Wolności, potem już do żadnej partii nie należałem. Potem byłem po tym moim politycznym okresie, który skończył się 20 lat temu, ponad 20 lat temu, byłem przewodniczącym Krajowej Rady. Potem byłem pracownikiem Ministerstwa Kultury i jako pracownik służby cywilnej nie pełniłem żadnej funkcji politycznej. Więc oczywiście mam swoje sympatie polityczne i są ugrupowania, które są mi bliższe. Jak tak pana słucham, w tej chwili mogę to jasno mówić. Jak tak słucham pana, panie uważam, prezesie, to myślę, że PiS do nich nie należy. Tak coś mi się wydaje od początku naszej rozmowy. Nie, to nie ukrywę. W tej chwili już od 6 czy 7 lat nie jestem prezesem, więc mogę śmiało mówić, że PiS do tych ugrupowań nie należy. Przeciwnie, bo uważam, że PiS zaszkodził Polsce, mówiąc tak już najbardziej wysoko, ale zaszkodził też telewizji polskiej. Kurski warto pamiętać, no on miał 2 miliardy złotych więcej
niż poprzednio było w telewizji, więc mógł robić wszystko, zwłaszcza, że no, de facto był pisowskim ministrem propagandy, czymś więcej niż minister propagandy. A czy to jest w ogóle możliwe, by odbudować telewizję publiczną, odbudować TVP, odbudować niektóre programy? Moim zdaniem, ja już od pewnego czasu, także pochwalę się przy okazji w książce, którą napisałem, Rynek i Katedra, bardzo krytykuję pojęcie odbudować. Moim zdaniem trzeba zbudować na nowo. Odbudować się już nie da. W tej chwili się już nie da odbudować. Trzeba zrobić taki generalny reset. Trzeba sprawdzić, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Trzeba też zrobić pewne ruchy, które opinii publicznej pokażą zmianę. Na przykład zlikwidować Wiadomości, albo przynajmniej tę nazwę. Nie. No już raz zlikwidowano nazwę Dziennik, wprowadzono nazwę Wiadomości. No właśnie. Był to taki symbol, ale nie, tu jest coś znacznie ważniejszego. Moim zdaniem trzeba, choć mówię to z przykrością, bo formułę spółki popierałem, że trzeba by chyba odejść od formuły spółki, tworząc na podstawie doświadczeń, których już mamy dużo, taką specjalną ustawę o instytucji pożytku publicznego, Telewizja Polska i Radio Polskie. Trzeba zmienić zasady powoływania władz, ale to dopiero później. Najpierw trzeba określić, czego my od tej telewizji chcemy. Czy chcemy Zenka Martyniuka i innych bardzo kosztownych skądinąd pomysłów, czy chcemy takiej dawki sportu, na którą przeznaczamy z naszych podatków setki milionów złotych rocznie. A to jest dość wyjątkowe. Raczej sport w tej chwili w Europie jest domeną, poza wyjątkami, domeną telewizji komercyjnych. Czy potrzeba tyle kanałów? Moim zdaniem nie, bo po prostu nas, a nie to nawet, że nas nie stać, nie ma takiej potrzeby. Więc trzeba po prostu zaplanować tą telewizję kompletnie od nowa, zaplanować od nowa finansowanie. Abonamentu już nie ma de facto, więc trzeba to przyjąć do wiadomości, ale też nie może być tak jak teraz. Mamy w tej chwili wrzesień i formalnie telewizja na przyszły rok nie ma pieniędzy, więc planowanie działalności na przyszły rok formalnie rzecz biorąc jest niemożliwe, a to sobie PiS wymyślił jako taką krótką smycz. Co roku damy prezesowi bardzo dużo pieniędzy, ale jak nam się przestanie podobać, no nie damy. No to nie przypadek, że wczoraj właśnie, jak już Jacek Kurski nie był prezesem telewizji, to w tym momencie premier powiedział, jednak w przyszłym roku damy pieniądze. Bo są potrzebne. No właśnie, to jest, my obserwujemy efekt jakiejś rozgrywki wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Ktoś mógłby powiedzieć, prezydent zwyciężył. No nigdy tego Jacka Kurskiego za bardzo nie lubił, czy nie? Czy to jest jakaś jeszcze inna piętro? No paradoksalnie prezydent zwyciężył, ale myślę, że on w ogóle nie wiedział, że w tym momencie będzie zwyciężał. To jest rozgrywka w obrębie prawicy. Wie pan, kiedyś w zamierzchłych komunistycznych czasach jeden sekretarz partii powiedział, że każda inicjatywa, która nie jest uzgodniona z partią, jest istotnie antypartyjna, bo zmusza partię do działań, które nie były zaplanowane. I otóż Jacek Kurski trochę miał takich inicjatyw, które zmuszały PiS do działań, które nie były wcześniej zaplanowane. Kurski uważał oczywiście, że dobrze służy swojej partii. Natomiast myślę, że teraz jest pomysł inny, że będzie już jednolite kierownictwo bez żadnych pomysłów lepszych czy gorszych, tylko będzie partyjne, bezpośrednie kierownictwo. Nie będzie żadnej osobowości. Mateusz Matyszkowicz jest prezes TVP. No jest, pan Matyszkowicz, no,
który gdyby oceniać jego osobiste zasługi i kompetencje, no to na pewno jest dużo lepszy niż dotychczasowy prezes, ale też no, był tyle lat przy Kurskim i jakoś nikt go nie zauważał specjalnie. Więc myślę, że albo zostanie pan Mateuszkowicz i będzie funkcjonował pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem partyjnego przywództwa, no albo przyjdzie ktoś inny, kto będzie po prostu urzędnikiem partyjnym. No to, co w tej chwili PiS planuje zrobić w Krajowej Radzie, kierując tam pana Świrskiego, no to pokazuje, że do Krajowej Rady, która znowu formalnie przecież nadzoruje treści mediów publicznych, że kieruje tam aparatczyka, a nie jakąś osobowość medialną. Mówił pan o głębokiej reformie TVP, zbyt dużej liczbie kanałów, a TVP Info? Reformować, zmieniać, budować na nowo? Zbudować na nowo. Sensem istnienia telewizji publicznej w europejskim modelu jest między innymi informacja. I wobec tego oczywiście telewizja publiczna w Polsce powinna mieć duży obszar informacji. Niedawno Eurobarometr robił takie badania na temat wiarygodności telewizji publicznej, w ogóle mediów. I co wyszło z tego? We wszystkich krajach europejskich, z dwoma wyjątkami, na pierwszym miejscu pod względem wiarygodności informacji są media publiczne. Bo one są lepsze, gorsze, ale jednak generalnie bezstronne. Tylko w dwóch krajach jest inaczej. W Polsce na pierwszym miejscu są media komercyjne, na drugim miejscu publiczne, na trzecim media społecznościowe, a jeszcze gorzej z punktu widzenia rynku mediów jest na Węgrzech. Tam już nie wierzą Węgrzy żadnym mediom dużym. Na pierwszym miejscu są media społecznościowe pod względem wiarygodności, na drugim prywatne, bo już też zostały przez Orbana dość mocno spacyfikowane, i dopiero na trzecim media publiczne, które też sporo pieniędzy zainwestował Orban. Panie prezesie, odkryłem właśnie, analizując ten utwór poetycki Przez Twe Oczy Zielone, że jest tylko jedna zwrotka, w której nie pada tutaj słowo serce. Z serca podziękował Jarosław Kurski wszystkim ludziom i widzom z wielkiej litery TVP. Ja z serca panu także za tę rozmowę dziękuję. Juliusz Braun, były prezes TVP. Dużo zdrowia życzę, wszystkiego dobrego. Dziękuję, ale wolałbym, żeby bez cytatów z Zenka. A za podziękowanie dziękuję. Nie mogę się oprzeć. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty. No gdyby zabrakło twórczości Zenka w TVP, myślę, że nikt z nas by sobie tego nie podarował. Jacek Kurski odchodzi, oby wysoka kultura na antenie mediów publicznych pozostała.